najgorszemu wrogowi nie życzę tego, co przechodzimy. Przepraszam. Nie płacz, ja nie miałam córki, ale kocham cię, córkę. Nie da się. Po prostu się nie da, bo to jest za dużo tego wszystkiego. Mamy cały budynek. Co odcinacie? Cały budynek będzie odcięty od pomocy. Ale z jakiej racji? Może mnie nie stać na rachunki, po prostu przyjdzie energetyka i odłączy. Ale przecież tobie odłączy. Wyraźnie, przeszkadza! Nie, tutaj będą bezdomni, cyganie i Rumuni! Po prostu nie będzie miała chwilę, i koniec gadania. Mama ma swoje prawa w tym budynku, a wy łamiecie te prawa od samego początku. Jak pani daje radę w takich warunkach? Bardzo ciężko mi się egzystuje, bardzo ciężko. To jest takie powolne dogorywanie. Nie mamy siły po prostu z żoną. Ja też już padę, padam. Zabrali palniki, powiedzieli też, że to ja palniki pozabierałam. Kłamcy. Tu miałam pralkę, powiedział też, że mi wywiezie do lombardu. Wyrzucił na gabaryty, wywiózł. Pani Aniu, jak pani załatwia swoje potrzeby? Do wiadereczka po kiszonej kapuście. Proszę mamie udostępnić dostęp do toalety, żeby mogła skorzystać z toalety. Jaką tojtojkę? Pomoc, z kim kupiliście mieszkanie? Wiecie, jakie ma prawa służebnik, czy nie? Że wiemy. Wiecie. I ale macie tego świadomość, tak? Od samego początku się stosujecie. Okej. Dziękuję bardzo. Dochodziło do sytuacji, kiedy pan po interwencji policji, właściciel, rzucał kamieniami w samochody, wykrzykiwał, że nas za***, że podpali tą ruderę. Stawiał się do mojego męża też kilka razy. Chłopie, ja klęknę przed tobą, klęknę i tak się napi***, jak sam. Tak, no to uderz mnie, uderz mnie. On groził pani? Groził mi, powiedział też, że weź k***o wezmę noża i cię zabiję. Wezmę taczki, wywiozę cię do puszczy, ty k***o, tu nie będziesz mieszkać. Ty nie jesteś właścicielką, ja jestem właścicielem.